Osi Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach, o ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą, jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę, kupując dedykowane Osi Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku podcastu nowej serii OSHI Speak Up. Rozmów o zdrowiu psychicznym i emocjach. Ja nazywam się Ania Cyklińska, jestem psycholożką i psychoterapeutką, a moim pierwszym gościem jest Marcin Oleksy. Cześć Dzień Marcin. dobry, cześć, witam wszystkich. Marcin jest AMP-futbolistą, gra w Warcie Poznań i również w reprezentacji Polski AMP-futbolu. A porozmawiamy dzisiaj głównie o historii Marcina, która doprowadziła go do tego miejsca do... i o radzeniu sobie z emocjami i z przeciwnościami. Tak jest, powiedziałaś te słowa i akurat <laughs> mi dreszcze przeszły. Okay. E, tak, no to porozmawiamy jeszcze... trochę o tym. Powiedz Myślę, na początek jeszcze, z, z czym dzisiaj zaczynasz, jak się tutaj czujesz? No jak zawsze i wszędzie czuję stres, jeżeli mam gdzieś tam brać udział w różnych wywiadach, bo wiadomo gdzieś trwa to około półtora roku, mhm. jest to dla mnie nowa sytuacja w życiu, bardzo trudna. Moje życie się zmieniło i to diametralnie, ale powoli, powoli zaczynam sobie dobrze z tym radzić. Mnóstwo obowiązków, także a wiadomo rodzina w domu, mhm. gdzieś to trzeba wszystko poukładać. Trochę się nakumulowało. Akumulowało i projektów, i po prostu gdzieś w pewnych chwilach też mi to nie powiem, że nie przeszkadza. Mm -hmm. e, odczuwam to. Tym bardziej, że przygotowuję się do Mistrzostw Europy, mm -hmm. które się zbliżają wielkimi krokami, bo już za miesiąc. Kontuzja, którą gdzieś też po drodze miałem, łamanie kości udowej z przemieszczeniem. Odłamłem kości mm -hmm. 75%. E, w ciągu niecałego roku zacząłem się szybko pozbierać. Wracam do formy. E, także bardzo się cieszę z tego powodu. Okej, okay, to jeszcze na pewno przejdziemy do tego stresu, jak sobie z nim radzisz, ale tak na wstępie chciałabym, żebyś opowiedział o tym w ogóle, czym jest amp Football. Ja przyznam szczerze, że nie znałam tej dyscypliny. Um, oczywiście gdzieś tam widziałam, słyszałam o różnych formach sportów dla osób z niepełnosprawnościami, ograniczeniami ruchowymi, ale akurat z tym się nie spotkałam wcześniej i z tego co wiem, to ty też gdzieś tam stosunkowo późno w swojej historii się o tym dowiedziałeś. Jak to było? Tak, dokładnie. Też się dowiada, dowiedziałem stosunkowo późno. Tym bardziej, że byłem piłkarzem przed mm -hmm. wypadkiem. Wypadek miałem w 2010 roku, a tak naprawdę zacząłem grać wam futbol w 2020 roku, czyli mamy 10 lat. Mm -hmm. Ale to chyba 10 też, lat po wypadku. Tak, ale to chyba też spowodowane tym było, że przez. Początek tego okresu, po wypadku nie szukałem mm, przez to wszystko, może tak, aktywności mm -hmm. sportowej, ale to chyba przez to, że też nie wiedziałem o tym. Ale ja to powtarzam, że to akurat był ten moment, w którym miało to tyle trwać, żebyśmy dzisiaj mogli porozmawiać o tej mm -hmm. całej mojej karierze i o futbolu. No tak, domyślam się, że ej, kiedy się przejdzie taki poważny wypadek, na pewno wiąże się z tym też długa rekonwalescencja i nie od razu myślisz o tym, że. Zagrasz jeszcze kiedyś w piłkę, ale jednak to, to do tego, do jakich, w jakimś czasie do tego doszło, i jestem też ciekawa, właśnie, w jaki sposób odkryłeś to, czy jak trafiłeś na, na Amp football. Wiesz co, Praktycznie od początku też w głowie było to, że nie zagram w tą piłkę. Mhm. Jeszcze pamiętam w szpitalu chyba na trzeci dzień po wypadku odwiedził mnie prezes klubu Korony Kurzuchów, w której grałem. Mhm. Pytałem się go, żeby się dowiedział, czy na protezie mogę grać normalnie w piłkę mhm. u nich jako zespole, jako bramkarz, no ale wiadomo, no, no, nie da się. Ale w tamtym momencie było troszkę coś innego. Było to, że ja zakładałem rodzinę. Mm -hmm. Moja partnerka Ewelina była w ciąży w czwartym miesiącu. ciąży, i to to był duży ciężar dla mnie, nie? że, że os, no, ona oczekuje dziecka, czy, no, oczywiście ja też, ale dostaje pod nogi drugie, jako ja. Młody niby chłopak, wysportowany gdzieś tam w kwiecie wieku. Nagle e, zostaje mu amputowana noga, z drugą ma poważne problemy. Bo tak naprawdę spędziłem na wózku przez dwa lata, bo mhm. drugą nogę miałem bardzo poważnie połamaną. Okay. Także to taki był trudny dla mnie początek pod tym względem. Chciałbyś opowiedzieć o tym, jak doszło do tego wypadku, jak, jak wyglądały te pierwsze chwile też po? No, czemu nie? nie? Nie mam z tym akurat problemu. Myślę akurat to mi dużo też pomogło, że dużo o tym rozmawiałem, mm -hmm. bo, bo niektórzy po takich wypadkach gdzieś się zamykają w sobie, nie chcą o tym rozmawiać, ale ja twierdzę, że o tym trzeba rozmawiać, żeby to z siebie gdzieś tam wyrzucić. Ja akurat mam o tyle tak szczęście, że ja mam naprawdę bardzo pozytywną rodzinę. Otaczam się w bardzo pozytywnym klimacie moich kolegów, koleżanek, i, i pierwsze dni ogólnie w pierwszych dniach oni mnie postawili wszyscy na nogi, a wypadek, jak to mówić, tu Ewelina była w ciąży, chciałem dorobić, poszłem w sobotę do pracy po godzinach. Pracujesz dostaliśmy na taką... Budowę też ogólnie. Tak, prawda? tak. Dostaliśmy akurat takie zlecenie. Gdzieś tam trzeba było kawałek wyrwy w asfalcie załatać. No i e, gdzieś tam 15 minut po śniadaniu. Jeszcze takie... E, Przypadek, bo kierowca, który robił nam ten asfalt, żebyśmy mogli załatać tę dziurę, rozmawiał ze sprawcą mhm. wypadku na pętli i ten starszy, 81-letni kierowca wtedy do mojego kolegi powiedział, że musi jechać do domu, bo źle się czuje. Mhm. No i pojechał niby do domu. Mój kolega tam po 15 minutach odjechał, przyjechał do nas, rozstawił sprzęt, ja tam podeszłam do maszyny. No i po prostu po jakiejś chwili usłyszałem jeden wielki hałas, przeleciał mi przez nogi walec 150-kilowy, potem on mi poprawił, upadłem na ziemię. W pierwszej chwili w ogóle nie wiedziałem co się stało, tylko jakieś tam krzyki, huki, mój wujek z lewej strony biega, bo tam też dostał jakąś tam chyba rączką walca. I po chwili e, takie poczułem lekkie pieczenie i podniosłem się na rękach e, do przodu, zobaczyłem, moje nogi były skieraszowane, jedna była mm. praktycznie z lewej strony, druga była wykręcona w drugą stronę. Obróciłem się do tyłu, e, zobaczyłem auto za sobą, z całym przodem zniszczonym i kierowcę, który gdzieś tam siedzi po prostu bez ruchu, i, 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 ale nie spodziewałem się, że to jest tak starszy e, człowiek. Paniki I chyba że w ogóle wtedy. Jeszcze pamiętasz te, ten moment? Pamiętam nie? każdy jeden moment mhm. tego wypadku. Poza gdzieś tam momentami transportu okay. do szpitala, bo już wtedy byłem na bardzo silnych lekach przeciwbólowych. Ty nie straciłeś przytomności w nie, trakcie, nie, czy, czy w drodze do dopiero szpitala? Dopiero po gdzieś tam silnych lekach. Okay. Pamiętam, jak przyjechała, pierwsza straż była na, na, na miejscu. Tak, jak przyjechał przede mną strażak. Ja od razu się zapytałem, co było dla mnie wtedy ważne, czy, czy będę żył. I mhm. on powiedział, że tak, wszystko w porządku. Nagle pojawił się lekarz. Pierwsza jego reakcja nie powiem jaka bo nie możemy używać słów. Gdzieś tam grubsze słowa powiedział, jak zobaczył moje nogi. Mhm. E, no i. A jak się zobaczyłeś, jak usłyszałeś jego reakcję? Pamiętasz to? Znaczy troszkę spanikowałem. Mhm. Ale faktem tym jednak żyłem, że strażak mi powiedział, że będę żył i to mnie gdzieś tam okay, trzymało, tak mówię, to było dla mnie wtedy najważniejsze. No i pamiętam, dostałem te silne leki, wsadzili mnie do tej karetki, no wiadomo, mnóstwo bólu wszystkiego mhm. po drodze. No i gdzieś z tego bólu, z tych leków, pamiętam, na chwilę chyba straciłem przytomność, ocknęłem się jak mnie wyciągali, po chwili gdzieś tam na sali przyjęć. Otknęłem. Pamiętam jeszcze, wtedy pani pielęgniarka do mnie mówi, czy może mi rozciąć buty. To wtedy się zdenerwowałem, wtedy troszkę odżyłem. Mówię, że no, jak w takim momencie pani mnie pyta o takie rzeczy, no dziś wiem, że akurat no musiała mnie to spytać, mhm. tego spytać i. i, i jeżeli bym wiedział, która to pani, to może bym ją przeprosił za to, że gdzieś tam podniosłem głos, ale myślę, że też gdzieś tam była dla mnie może i wyrozumiała. I wiadomo, gdzieś tam znowu jak coś dostałem chyba przeciwbólowego, bo na chwilę znowu straciłem przytomność, odsknęłem się w tomografię. Eee, pamiętam, jak się odsknęłem, to już nie mogli mnie zbadać, bo ten ból już był tak mocny, mm -hmm. że po prostu no, chciałem chyba jak najszybciej trafić na, na ten stół operacyjny. No i gdzieś tam po tych krzykach znowu gdzieś straciłem siły, gdzieś musiałem chyba stracić przytomność, zbadali mnie i po chwili się obudziłem na już stole operacyjnym i pamiętam moment nałożenia maski na twarz i chyba po pięciu czy sześciu godzinach znowu się obudziłem, jak już mnie wieźli do sali, ten moment też dla mnie był taki trochę... Ostresujący, bo e, nie wiedziałem tak naprawdę, czy Ewelina już i moja cała rodzina mm -hmm. w ogóle wie, wie, co jest grane, co się stało. E, no i pojechaliśmy. Wjechałem do tej sali, patrzę, leży taki no, dziś mój kolega Robert. Od razu poprosiłem o telefon. Co najśmieszniejsze, w tym wszystkim, że wtedy pamiętałem Eweliny numer, dzisiaj go nie pamiętam. Wykręciłem numer. Pierwsze słowa, jakie do niej powiedziałem, to przepraszam, przeprosiłem za to, co się stało, bo, bo mm -hmm. tak naprawdę wiedziałem, w jakiej ona sytuacji będzie i co ona sobie gdzieś tam w głowie może myśleć. Dlatego... Czy miałeś jakieś takie poczucie winy, że, że przyniosłeś tą sytuację dla was? Tak. Mimo, że to był zupełny wypadek, tak? Rozumiem, że nie było tak. faktycznej winy Twojej. No nie było, ale miałem poczucie, bo mhm. pełny świadom młodym chłopcem, chłopakiem byłem i po prostu wiedziałem, że no, jestem w trakcie zakładania. Rodziny i może i nie przez moją winę, ale już na starcie dałem gdzieś plamę, nie? Że, mm -hmm. że trzeba będzie mocno walczyć o to, żeby gdzieś to fajnie poskładać. Jak no. twoja partnerka zareagowała na twoje przeprosiny? Już wtedy wiedziała. Akurat, mm -hmm. co się stało. Dokładnie nie pamiętam, ale powiedziała: Spokojnie, zaraz przyjedziemy, pogadamy okay. i wiadomo, że nie było, no nie miała prawa mieć do mnie żadnego chyba żalu, e, ale. Ona też duży stres przeżyła wtedy, bo e, nie wiedziała przez dużo, wiele godzin, co się w ogóle dzieje i mm, przyjechała po szkole do domu i tam dziadek do niej mówi, że koledzy z pracy Marcina byli tutaj. E, gdzieś tam wujek jej opowiadał, że jakiś wypadek w Zielonej Górze był i ona zaczęła w ogóle nie wiedziała, o co mm -hmm. chodzi. Przyjechała po chwili moja kuzynka i mówi do niej, słuchaj, musimy jechać do Suchej. Mm, Wynapyta, co się stało, ona mówi, że nie może mi powiedzieć, że nie może jej powiedzieć. Mm -hmm. No i ja mówi, że jak przyjechali do Suchej, do, do takiej mojej rodzinnej wioseczki, e, mówi, wejścia na podwórko, tam wszyscy w płaczu, no i takie myśli, no... Nie, Marcin nie żyje, albo, albo nie wiadomo co, nie? No i po chwili mój wujek mówi, dajcie spokój, to dziewczyna ze wsi wszystko zrozumie, Marcin nie ma nogi. No i wtedy dopiero i taki kamień z serca spadł, że jednak... Mm -hmm. e, no, bez nogi można żyć. Okej, okay, no jasne. Pamiętam, no, przyjechali gdzieś tam po godzinie po tym, jak gdzieś tam przywieźliśmy po operacji. Moja cała rodzina się zjechała i, i, i to był chyba klucz tego wszystkiego, że gdzieś tam szybko się podniosłem. Bo zaczęliśmy. momentalnie... Już tam, to był ten sam dzień, co, co wypadek? Tak, tak, ten sam dzień. Okay. Tak, jak mówię, moja rodzina jest bardzo pozytywna, ze wszystkiego żartujemy i z tego też sobie po prostu zaczęliśmy żartować, śmiać się. Mm -hmm. e, mój słynny tekst. Musicie szybko się śpieszyć, jak będziecie wracać do biedronki, bo zaraz świeżutka, goloneczka z łydeczki wiedzie i po prostu. Obróciłem Czy to wszystko dystans. w żart, tak. I dystans, ale to też nie jest powiedziane, że tak miałem cały czas, no bo to się nie da, nie da się, bo Jasne. są trudne momenty w, takich, w takim czasie, mm -hmm. ale, ale myślę, że. Aż tak trudno mi nie było, jaka by nie. Wiesz, myślę, że to poczucie bezpieczeństwa, które otrzymałeś dzięki rodzinie, tak? to, to poczucie, że, że masz to wsparcie, to, to byłaby taka z mojej perspektywy kluczowa rzecz, która cię utrzymała jakoś w ryzach. Jeszcze zaraz do tego przejdziemy, jak, jak, jak dalej sobie też radziłeś tak emocjonalnie, ale tak jak, jak w ogóle o tym opowiadasz, to jestem pod wrażeniem, że, że opowiadasz to jak taką historię. Którą wiesz, jest gdzieś tam zapisana, tak? No rozumiem, że już minęło też kilkanaście lat, więc masz ten dystans, pewnie też z czasem, ale jednak um, no, to podejrzewam, że to mógł być jakiś taki naprawdę traumatyczny trigger dla, dla niejednej osoby, a jednak jakoś udało ci się to domknąć, nie? I jakby to, to, że otrzymałeś to wsparcie, myślę, że, że tak bezpośrednio po było naprawdę kluczowe. No fajnie, byłem w końcu w centrum uwagi, także, nie no <laughs> oczywiście, tam, żartuję, ale no, no mówię, no duża rzecz w tym mojej, mojej rodziny, nie? no mm -hmm. bo myślę, że bez nich bym sobie nie poradził, no bo no, no ciężko i też rozumiem ludzi, którzy gdzieś tam mocno, mocno nie mogą sobie z pewnymi rzeczmi poradzić, bo, bo jak jest się w pewnym momencie, zostaje samemu, no to, to się nie dziwię. Mm -hmm. Jak dalej potoczyła się historia z, wiem, z gojeniem, rehabilitacją? Mówiłeś, że to też było kilka lat, tak? zanim um, zanim nie wiem, mogłeś założyć protezę, czy, czy wrócić do jakiegoś takiego codziennego funkcjonowania? No troszkę czasu minęło. E, do, bo chyba czterokrotnie miałem operowaną mm, kończynę prawą. Otworzył mi się staw rzekomy. E, miałem zakaz obciążania tej nogi. Nie Czyli mogłem... tą, tą nogę, którą, ta, którą, którą nadal masz. Tak, którą mam. E, przez to wszystko nie mogłem zaprotezować e, kończyny lewej. Mm -hmm. Nie e, mogłeś obciążać no, tej. Tak. I, i, I spędziłem ten czas dwóch lat na wózku. Mm. To był chyba najtrudniejszy czas, nie? No bo okay. ja gdzieś tam cały czas aktywnie i po prostu nagle siadasz na, na wózek i a mieszkaliśmy na trzecim piętrze w bloku mm. e, i to był gdzieś tam duży hamulec, ale z którym też bardzo szybko sobie poradziłem, bo jak zaczęli wszyscy wychodzić z domu, e, wiadomo tu szkoła, tu praca, zostawałem sam, no i w końcu wiadomo też mi brakowało kolegów, no i w pewnym momencie wy, wyjechałem na klatkę schodową na wózku i mówię, pokombinuję tak, żeby po prostu znaleźć się na parterze. I siadłem na tyłku, złożyłem wózek, puściłem go w ręce przed siebie i na tyłeczku, po schodku, po schodku zeszłem sobie wow. na parter, wyjechałem przed klatkę, mówię, można, nie? ale zobaczymy jak wrócimy. Ale powrót okazał się chyba nawet troszkę szybszy, szybciej schodziłem mm -hmm. niż schodziłem. Ja też oczywiście na tyłku, wózek ciągłem za sobą. No i wtedy stwierdziłem, że jednak e, mogę sobie świetnie z tym poradzić. Także mm -hmm. to był taki e, dwóch lat e, okres. No i przyszedł moment, kiedy mm, mogłem w końcu dostać protezę. Też taki śmieszny moment, bo pamiętam, mm, zanim. Mm, Protetyk ogólnie tam wziął wszystkie pomiary, zrobił mi tą protezę, zadzwonił do mnie, że przyjedzie do mnie, przymierzymy, zostawił mi tą protezę, żebym mógł sobie uczyć chodzić. A ja pamiętam do taty, do, do, do tam mówię, pamiętajcie, pojedzie, pójdziemy od razu sobie na działeczkę, Dział, na działkę mam chyba ze 4 km. I taki byłem szczęśliwy, że no tam pójdę, a z powodów to zaraz przyjdziemy jakich eee, i... No co, założyłem tą protezę, wstałem z wózka i tak naprawdę nawet kroku nie potrafiłem zrobić. Nie? I mm. ta mina znowu, i gdzieś tam użalanie się, i dlaczego tak, i ten. No i wiadomo, i znowu gdzieś tutaj ewelinarza, że przyjdzie moment i się nauczysz, nie? No I rzeczywiście. Czyli to po było trudne, żeby. E, tak, załapać się. te pierwsze kroki, nie? Mm. No, na czymś, czego po prostu nie czujesz za bardzo. E, minął tydzień i już śmigałem. Mm. Mm -hmm. A śpieszyło mi się, bo, bo przed wypadkiem takie moje hobby zarażone od ojca to są głębie pocztowe. Zacząłem je też oczywiście na wózku, też tam jeździłem. Jak już nauczyłem się schodzić, to już po prostu za każdym razem kazałem wozić mnie na działkę. I, i też taka dyscyplina sportu. Mhm. Można było się tymi to ptakami ścigać, a ja lubię po prostu sport, rywalizację i to. Też mnie troszkę pomogło w tym, żeby gdzieś tam szybciej do takiej sprawności e, wrócić. Mhm. Mm okay. czy to była jakaś taka Twoja pasja, która, która cię motywowała też do wyjścia, do jakiejś tak. powrotu do sprawności? E, tak. W pewnym momencie Ewelina stwierdziła, że więcej czasu poświęcam gołębiom niż im. E. Ale to chyba tak jest, nie? Bo tak samo w sporcie, jeżeli gdzieś tam uwielbiasz sport, piłkę, no to gdzieś tam no stop idziesz na jakieś treningi, to wszystko i po prostu poświęcasz temu czas. A jak coś robię, to robię to na 100% i po prostu bardzo mocno się angażowałem. I to mm -hmm. chyba największy żal do tej pory na pewno ma do mnie, nie? Że mm -hmm. akurat się zająłem gołębiami. Ale... Właśnie. Ale to powiedziałeś wcześniej, że, że ten moment założenia pierwszy raz protezy, to było jakieś takie rozczarowanie, użalanie się nad sobą, powrotne. Jak w tych, tym pierwszym, najgo, najtrudniejszym okresie sobie radziłeś też ze swoimi emocjami, czy właśnie z takim, nie wiem, towarzyszył ci właśnie jakiś, jakiś taki żal, czy, czy takie emocje względem tych ograniczeń, które no, były też naturalne. E... Ciężko powiedzieć. Bardziej gdzieś tam, chyba bardziej nerwowo nie mogłem wytrzymać, nie? Gdzieś potrafiłem, mm -hmm. nie wiem, założyć protezy, nie mogłem zrobić kroków, nie było kogoś w domu. Najczęściej robiłem to, jak e, nie było kogoś w domu. Mm, po chwili ściągałem ją, rzucałem w kąt i, mm -hmm. i tam gdzieś, no, 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 jakieś tam różne... Czegoś tak cię rozłościło. Tak, tak, tak. Chyba tak ogólnie do tej pory gdzieś tam mam, że nieraz wybucham emocjami takimi, e, niby jestem spokojnym człowiekiem, gdzieś tam ten, ale są momenty, w których po prostu tak reaguję na to wszystko, nie? Wyrzucam to z siebie, potrafię właśnie tą protezą rzucić. Mm -hmm. Do dzisiaj tak mam, że po prostu czasami się złościę na to, nie? Ale to, to myślę, że, że, że to chyba jest normalne. Mm -hmm. A doświadczyłeś jakiegoś kryzysu psychicznego, czy po wypadku, czy właśnie już na jakimś późniejszym etapie? Wiesz co, nie wiem, czy w ostatnim czasie jego nie doświadczyłem po kontuzji. bo, bo no mówię, To chyba no, też dziś... już nie pierwsza kontuzja, prawda? Tak. E... Związana już ze sam sportem. Z futbolem, ogólnie za mm. futbolem, tak. E... Pamiętam, no, tak jak mówię, zacznijmy może od tego, że jak zacząłem zagrać w ogóle wam futbol to przed tym zacząłem trenować dzieci, bo mówię, chciałbym troszkę wrócić do piłki, może akurat byłem bramkarzem, to kolega mnie poprosił, czy mógłbym się zająć bramkarzami w jego akademii. No i oczywiście się zajęłem tymi bramkarzami, tam spędzałem z nimi trochę czasu. I to też było takie fajne dla mnie, bo pamiętam, dla dzieci to też było coś nowego, przed mm -hmm. gościu na protezie i po prostu I biega, będzie mówiła, kopie piłkę. I, I no tak mnie fajnie przyjęli, nie było, nie wiem, zbędnych Pytań, okay. tylko bardziej przeżywanie takie, że fajnie ale, e, i, i fajnie to wygląda. E, no, spędziliśmy mnóstwo fajnie czasu z chłopakami, ale to nie było to. Dalej mi czegoś tam gdzieś brakowało po prostu. Nie, nie cieszyło mnie to tak bardzo. I pamiętam właśnie kolega, ten, który dziś poprosił mnie o to, czybym mógł zostać trenerem. Spotkał trenera o futbolu na, mm -hmm. na, na kursach i pojechałem do Polkowic na pierwszy trening. Ogólnie trener był w szoku, że tak szybko i pierwszy raz na kulach dobrze sobie radzę. Trochę byłem wtedy otyły. Na pierwszym treningu? Tak, wtedy już byłem troszkę otyły, bo, bo te gdzieś zasiedzenie się troszkę na tym wózku, gdzieś zawsze byłem szczupły, ale no mówię, gdzieś mniej tego ruchu, tego mhm. wszystkiego i po prostu przytyłem dużo kilogramów. I pamiętam, w tym momencie jak założyłem te kule, wciągnąłem tą proces, zacząłem kopać piłkę. I mówię, to jest to. To mi po prostu tego brakowało. Brakowało mi piłki takiej rywalizacji, że będę mógł się kiwać, strzelać bramki i, i, i choć nie wiedziałem, że wtedy jeszcze będę strzelał bramki. Mhm. Ale po pierwszej tym zgrupowaniu w tych Polkowicach ta sekcja po prostu się nie odrodziła. Nie przystąpili w ogóle do dalszych treningów. Już wtedy wiedziałem, że ten sport istnieje mm -hmm. i spotkałem się w Poznaniu z trenerem Dariuszem Sylwestrzakiem. Zaprosił mnie na, na, na pierwszy trening. No i od tamtej pory to jest dokładnie 14 listopad 2020 roku. Mój pierwszy trening w Warcie Poznań. I do dzisiaj tam jestem. Mm -hmm. Mniej więcej, tak zacząłem amfutbol w tym roku w tamtych czasach. I, I też były pytania, czy sobie w ogóle poradzę z tym wszystkim. E, czy to jest e, oczywiście piłka, wszystko, sport, ale mówię, ta waga, to wszystko, no ciężko mi było. No ale pamiętam, przyjechałem do domu. E, wiadomo, też ciepłe słowa otrzymałem od trenera, że sobie świetnie radzę. No i powiedziałem, trzeba brać się za siebie, i w ciągu chyba pół roku już zrzuciłem 20 kilo i, oh. i przystąpiłem do pierwszego sezonu swojego. Pierwszy mecz, debiut. I chyba, żeby nie skłamać 10 minut, minucie szczeliłem bramkę na 1 zero. Po czym po 15 minutach złamałem kościołkową na boisku. Podczas pierwszego meczu? Tak, podczas wow. pierwszego swojego meczu i mówię, no ja cię kręcę, schody, a to mi się <noise> tak podoba. No i co, do domu? Szybko, ze szpitala, poniedziałek, telefon, rehabilitacja. Szybka, nie czekałem czy tam, nie wiem, tydzień, dwa, trzy w domu, mhm. żeby gdzieś tam to się goiło, tylko od razu zacząłem mocno pracować. I po siedmiu tygodniach trener patrzy, ja w drzwiach gotowy do treningu i zasuwamy dalej. Dokończyłem ten sezon swój pierwszy, e, przetarłem szlaki i, i zacząłem następny sezon, w którym zostałem odkryciem sezonu amutorowej mhm. ligi. E, Pierwsze powołanie do kadry Polski, także wiedziałem, że coś może się z tego urodzić. Bardzo dynamicznie to poszło. Tak, akurat kariera wam w futbolu bardzo dynamicznie, bardzo szybko się rozwinąłem. Ale to mówię, to mi pomogło na pewno to, że gdzieś tam w tą piłką. Wcześniej miałem mm. styczność i po prostu rozumiałem styl gry, jak się poruszać po boisku, ale musiałem po prostu gdzieś tam załapać motorycznie mm. ule to wszystko, żeby, żeby to poukładać. A jakie są różnice podstawowe między zwykłą, standardową piłką nożną a futbolem? E, poza tym, że jesteśmy lepsi. <laughs> To boiskiem, bo jest 80 na 40. Czyli mniejsze. E, tak. I gramy e, dwa razy po 20 minut w lidze, dwa mm. razy po 25 minut w lidze e, w, w reprezentacji. Auty wykonujemy z nogi, e, kulę traktujemy jako ręka. E, zawodników, kulą nie można odbić tak, piłki. Tak. Sześciu zawodników w polu, plus bramkarz. Zawodnicy z pola są to zawodnicy po amputacjach, e, kończyn dołu, Mhm. a bramkarze to są po amputacjach albo gdzieś tam dysfunkcje kończyny górnej. Mhm. Okej, okay. czyli na przykład osoby bez ręki, tak? I tak, bronią są wtedy tak. ciałem? Drugo, znaczy jedna ręka musi być, nie? Okay. No, no to gdzieś tam jedną ręką i sobie naprawdę świetnie radzą. Mhm. Jeżeli są gdzieś tam e, jakieś, neuro, nie wiem, uszkodzenia nerwowe e, i są dopuszczeni do tego sportu, to po prostu ta ręka jest związywana bandażem mhm. i, i, i bramkarz wtedy tak gra. Okej. Okay. A jak to jest? To wyobrażam sobie tak, że w tej pił w standardowej piłce nożnej jednak no, głównie nogi pracują, gdzieś tam ciało oczywiście całe się rusza, a chyba jak poruszasz się głównie na kulach, no to też ręce muszą być mega silne. I noga. Eee, jedna. Tak, myślę, że no wszystko. No, każda partia chyba mięśni u człowieka w futbolu musi być bardzo bardzo mocna, silna, żeby to dźwignąć, bo to, to naprawdę jest na no, jest gdzie biegać, bo mm -hmm. niby małe boisko, ale w takim meczu reprezentacyjnym, bo zazwyczaj wtedy mamy pomiary e, gdzieś robione. No, to na przykład taki Christian Capu, on pamiętam w meczu z Hiszpanią, wybiegał chyba około 7 kilometrów w trakcie 50 minut. Ja zagrałem wow. wtedy w tym meczu 30 chyba 37 albo 6 minut, to pra wybiegałem prawie 5 kilometrów, mm -hmm. gdzie przez Stały mecz w 11-osobowej piłce, zawodnicy bieg biegają w 90 minut średnio od 10 do 12 kilometrów. Także w połowę czasu robimy te same kilometry, także i to na kulach. Mm -hmm. e wiadomo, kwestia przyzwyczajenia się do tego wszystkiego, mięśnia, te ręce, wszystko się przyzwyczaja ale jest to męczące, bywa tak, że wracasz z ciężkiego turnieju po prostu, do domu i przez pierwszy dzień to jest takie dochodzenie do siebie, mm. wszystkie partie mięśni bolą. Ciężko gdzieś tam, jak sobie nieraz na co dzień jak poskaczę z łyżka do, do szafeczki na jednej nodze, to, to jednak już trzeba mieć kulę, bo ta noga jednak e, dosyć boli. Mm -hmm. Ok. A grasz też czasami z protezą? Nie, 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 nie. E... Myślę, że to byłoby bardzo niebezpieczne. Okay. Znaczy można tam po prostu gdzieś tam wyjść sobie na boisko, pokopać piłkę i tą protezą normalnie kopniesz piłkę, nie ma z tym problemu, ale żeby gdzieś tam szybciej w kontakt to to raczej mm -hmm. raczej nie Czyli no też rozumiem, że nie, nie masz czucia w tej protezie i to może być jakoś tam mylące, nie? No bo tutaj pewnie trochę pamięć mięśniowa działa, że, że te dwie kończyny się poruszają, ale, tak, tak. ale jedna no, może... jest tak niesprawna. Tak, jest, to wszystko jest, no wiadomo, dosyć słabsze, mhm. no i łatwo się wtedy też gdzieś tam uśliski i poważną mhm. kontuzję. Także no, nie radzę nikomu gdzieś na protezie. Gdzieś próbować. próbować grać w piłkę. Biegać, mm. oczywiście, można, ale gdzieś tam grać w piłkę, to raczej to nie, nie to dyscyplina. Okay. A jak teraz wygląda y, taki podział czasowy, no bo. Treningów z tego, co słyszę, jest sporo, bo tutaj ta reprezentacja to są jakieś osobne treningi, czy, czy zgrupowania, twoja jakby ligowa rozgrywka, ale jeszcze też chyba pracujesz na co dzień, czy już nie? To no właśnie, od jakiegoś czasu gdzieś tam doszliśmy do wniosku z kuzynem, bo pracowałem mhm. kuzyna na, na, byłem operatorem koparki. Że. że... No gdzieś ten czas jest teraz dla mnie po prostu wiadomo no mistrzostwa Europy e, moje te rozjazdy wszędzie no to też potrzebowałem czasu i obydwoje nie mogliśmy tak po prostu zaplanować sobie tej pracy, bo bywało mhm. tak, że przyszłem w poniedziałek do pracy, zaraz dostałem telefon. Słuchaj, jutro trzeba było tu przyjechać, tam pojechać, tam pojechać. Nie, i po prostu nie dość, że jemu burzyłem pracę, to i też gdzieś tam ja nie mogłem za mhm. bardzo się poukładać. I stwierdziliśmy, że jak że gdzieś tam w pewnym momencie stwierdzę, że, że jestem gotowy na to, żeby gdzieś przyjść częściej do pracy, to, to do niej wrócę. To też em, bardzo komfortowa jednak em, sytuacja, że tak mogłeś tak, jakoś tak. dostosowywać e, sobie to. Oczywiście, że tak. No, no, tutaj też bardzo dziękuję kuzynowi za to, no bo nie każdy gdzieś tam pracodawca by to może i zrozumiał. Tak. E, no akurat w tym momencie mam dosyć dużo obowiązków, jeżeli chodzi o futbol, e, bo. Dwa razy w miesiącu mamy zgrupowanie klubowe w Warcie Poznań. Jedno jest reprezentacyjne mężczyzn, a też jestem drugim trenerem reprezentacji kobiet. Mhm. I wszystkie cztery weekendy mam po prostu zajęte. W tym czasie muszę minimum dwa do trzech treningów odbyć w tygodniu w domu. Popodróżować po całej Polsce i, i jest to męczące. I tak jak rozmawialiśmy gdzieś, czy przeżyłem gdzieś ten moment i to był chyba właśnie ta kontuzja, te rozjazdy, to wszystko był moment chyba gdzieś, z którym przestałem sobie delikatnie radzić. Mhm. Telefon wiecznie dzwoniący, przestałem nieraz odbierać, komunikować się z ludźmi, e, nieraz też w bardzo ważnych sprawach. E, i też nie wiedziałem, czy po prostu pójść do kogoś z tym, czy nie pójść. Presja też była ze strony dyscypliny, może i kibiców, może i też kolegów z zespołu, że, że szczeliłeś najpiękniejszego gola na świecie, musisz teraz zasuwać nie wiadomo jak i udowadniać. I prawdopodobnie wtedy troszkę też się wycofałem i poczułem się taki, że czy to że był możliwe, taki sygnał, że... żeby trochę odpuścić, odpocząć? Nie lubię odpuszczać. I, I gdzieś tam niby zagryzałem zęby, próbowałem, ale tak jak mówisz, chyba trzeba było po prostu zestopować mhm. na jakiś czas. Znaczy nie, że się odciąć od tego nie wiadomo jak, ale po prostu e... może powiedzieć, słuchajcie... Potrzebuję chwilę luzu, nie? A że jestem taki, że nie potrafię odmawiać, to po prostu gdzieś tam pędziłem z jednego kąta w drugi i się zapędziłem chyba w taki mm -hmm. dziś kąt, że, że długo z niego wychodziłem. Wspomniałeś już o tej najpiękniejszej bramce. Też chciałabym, żebyśmy chwilę o tym porozmawiali, no bo to była mega rzecz i też chyba dużo osób mogło się dowiedzieć o Amp Futbolu dzięki temu. Chociażby tutaj w Polsce. Wygrałeś taką pre prestiżową nagrodę imienia Puszkasa? Puszkasza? Tak, imienia Szerenca Puszkasza za najpiękniejszą gola na świecie. Dokładnie. I to była nagroda, Uch. która została wręczona tak oficjalnie na, na gali FIFA. Tak, Więc wielka tak. rzecz. To właśnie. No, Opowiedz iż coś nawet o mi tym. aż czasem brakuje słów, bo do tej pory nawet nie wiem, jak ja mam od... Jak to się stało? Wiesz, stać stało, ale nie wiem, co mam powiedzieć po prostu. E... Czy to jest tak, może właśnie jeszcze doprecyzowując, że, że to jest nagroda, jeśli dobrze zrozumiałam, publiczności, tak? Że osoby e... głosują, czy tam jest, kto, kto przyznaje tę nagrodę? Wiesz... Głosowanie odbywa się tam w dwóch turach czy trzech. Najpierw jest e, poprzez kibiców. Mm -hmm. e, kibice wybierają trzy najpiękniejsze gole, z okay. 11 akurat w 2022 roku. A później e, trenerzy, kapitanowie i gdzieś tam ta rada całej mm -hmm. tej FIFA po prostu podejmuje decyzję i punktowo dokłada, e, który gol był e, najpiękniejszy. No, Twój był spektakularny hmm. na pewno, bo, bo nie wiem, jak to się technicznie nazywa, ale po prostu zrobiłeś taki obrót tą, tą jedną nogą, podtrzymując się na dwóch kulach. E, coś, co chyba w ogóle trudniej byłoby nawet zrobić na dwóch nogach, prawda? Tak, myślę, że do dzisiaj jest dużo, dużo zawodników pełnosprawnych, z którymi dziś na co dzień też gram, bo mm -hmm. trenuję z pełnosprawnymi. Twierdzą, że oni nie są w stanie tego zrobić na dwóch nogach, mm -hmm. a ja zrobiłem to praktycznie na kulach o jednej nodze. Ale ja po prostu no tak jestem szalony gdzieś tam. Nie zwracam na to uwagi. Wiedziałem, że mogę to so zrobić w każdej chwili krzywdę, i każdy z nas, który gdzieś tam jak robiąc zwoleja, unosi się na kuli, ta kula jest w stanie. W każdym momencie pęknąć i po prostu mm. gdzieś możemy się nawet na nią nabić, ale no mówię, no myślę, że jesteśmy tak zmotywowani po prostu do życia i do sportu, że po prostu nie zwracamy na to uwagi. Ja musiałem ten moment wykorzystać, bo ja pamiętam, wchodząc do futbolu, powiedziałem, że zrobię coś dla tej dyscypliny, mm -hmm. coś mega fajnego i pamiętam, jak ta piłka leciała, mówię, że to jest to, no, muszę ją po prostu trafić, nie? I. I to był nawet pierwszy raz, kiedy zrobiłeś taki manewr? Czy jakoś? W meczu Próbowałeś tak. Wcześniej? Próbowałem wcześniej. W meczu tak. Ee... I pamiętam ten moment, który najbardziej mnie z tego wszystkiego cieszy. E... Jak szczeliłem tego gola, w... widziałem normalnie, jak ta piłka wpada do tej bramki i wstałem, i pierwsze co. obróciłem się w stronę trybun i powiedziałem, pokazałem ten sposób, nie? Proszę. Powiedziałem, że coś zrobię, i to zrobiłem. I, mm -hmm. i byłem pamiętam, wtedy taki z siebie dumny. Ale. Nie myślałem, że w ogóle że tak to wyskoczy w świat, że, że, że ta bramka będzie w stanie być najładniejszą na świecie i rywalizować z takimi zawodnikami jak Lionel Messi, Mbappé, mm -hmm. Richardson, Payet i po prostu ich pokonać. Dzisiaj fajnie mój kolega wypowiedział słowa. Byłem wcześniej w szpitalu matki i dziecka, gdzieś tam przedstawiliśmy taki projekt. I powiedział, że dzięki mnie wie, że niemożliwe nie istnieje. I po prostu tak patrząc na niego mówię dzięki, nie? że, że jestem tego samego mm -hmm. zdania po prostu, że niemożliwe nie istnieje, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, tylko po prostu trzeba chcieć. Ale tak jak mówię, przez długi czas nie wierzyłem w ogóle, że to się uda. Pamiętam dzień po, 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 po tej ślonej brance było bardzo głośno, a po trzech dniach po prostu ta bramka stała się wiralem internetowym, była wyświetlana na przez największe stacje na świecie, mm -hmm. e sportowe e i, i przyszła nominacja. Także to był taki szalony dzień, że mówię, zrobiłem coś fajnego. Chciałeś po prostu to zrobić? Nie spodziewałeś się, że takie konsekwencje e będą? Tak. No i to nie... Bo każdy myśli, że fajnie jest wygrać taką nagrodę, ale to jest bardzo duża odpowiedzialność i ciężar, mm -hmm. bo to się dopiero później czuje. OK. Y, zaraz dopytam cię dlaczego, ale chciałam zacytować taki jeden komentarz, który zobaczyłam na YouTubie pod jednym z kopii tych filmików, bo one są tam w róż na różnych kanałach rozprzestrzenione. Y, Przynajmniej po angielsku, ale przetłumaczę zaraz. In future when I think I cannot complete a task, I will remember this man. Czyli kiedy w przyszłości pomyślę, że nie mogę czegoś skończyć, jakiegoś zadania, to przypomnę sobie tego człowieka. I to miało jakieś tam, wiesz, kilka tysięcy polubień, więc y, chyba dużo ludzi się z tym utożsamiło faktycznie. Tak, bardzo dużo. E, nie powiem, że nie czytałem też tych komentarzy. Mm -hmm. e, no bo wiadomo, chcąc, niech sobie przeglądasz to wszystko, no gdzieś tam przeczytasz. I naprawdę byłem bardzo szczęśliwy wtedy, że ludzie po prostu wzięli mnie za przykład. I, i, i gdzie nie napotkałem, to po prostu każdy traktował mnie jakby, nie wiem, jakiegoś naprawdę mega, nie wiem, gościa wybitnego. A ja tylko po prostu strzeliłem bramkę, po prostu zrobiłem to co lubię i i, 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 ale cieszę się, cieszę się, że ludzie dają mnie za przykład. No właśnie, ale to jednak za tym idzie coś więcej, no bo to była piękna bramka, ale też. No nie, nie tylko dlatego ludzie to docenili, prawda? Jak myślisz, co, co tam jeszcze ludzi jakoś tak zafascynowało w tym? No myślę, że najbardziej to w jaki sposób po prostu to zrobiłem. Nie mając kończyny, czyli mm -hmm. nogi, zrobiłem to na kulach. I to chyba było po prostu szalone tak, że po prostu ludzie dostali świra na punkcie, <laughs> tak jak to mówię, była kiedyś uszumania, to przez chwilę było Oleksymania. E, myślę, że czasami dalej jest. Teraz to sobie też trochę zażartuję z chłopaków, bo e, w każdym kroku, gdzieś czy to trening, każdy próbuje. E, gdzieś zdjęcia robimy w olej, także gdzieś to zostało. Cieszę się z tego bardzo. Ale no, po prostu dałem im przykład ludziom, że, że nie warto w życiu się. Mhm. Poddawać, tylko po prostu zakasać rękawy, bo życie, no, niby mamy. No nie wiadomo, ile każdy ma tego życia. Ja w tamtym momencie moje życie mogło się skończyć yy, i nie skończyło się, no to chciałem je wykorzystać jak najlepiej. Staram się dalej korzystać i, i z takim podejściem powinien każdy dziś strona życia, bo po prostu życie mamy tylko jedno. Mm -hmm. A dostawałeś takie głosy, może jakieś wiadomości, że w jakiś sposób. Ta twoja bramka jako taki symbol, czy przykład jakoś pomogło, zmotywowało do czegoś może? Jest wiele, wiele, wiele takich wiadomości dostałem i to nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Gdzieś do klubu, z Chin, listy, mm. przychodziły, że po prostu w tych krajach takich innych, dalekich nazywają mnie Bogiem po prostu dla nich, no po prostu. Dla co, niektórych po prostu zrobiłem coś niemożliwego. Mm -hmm. e, ja się z tego cieszę, że po prostu udało mi się po prostu wejść w taki duży świat, jakim jest e, piłka nożna. No tak, bo to pokonać. się stało jakimś takim... Już weszło do tego mainstreamowego futbolu. Tak, po prostu nikt by w, nigdy wcześniej sobie nie pomyślał, że osoba z niepełnosprawnością może po prostu takie coś osiągnąć, e, a ja to zrobiłem. Mm -hmm. Cieszy mnie fakt, że w ogóle jestem pierwszym Polakiem w historii. Ż, 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 ogólnie nominacji do tej na, na nagrody, a tym bardziej jeszcze wygrał ją i jak już tak zostanie. To gratulacje jeszcze raz. Mimo, że już pewnie słyszałeś to przez ostatnie lata. Ale to zawsze fajnie się słyszy. A powiedz, mówiłeś wcześniej o, o tym, też tej takiej drugiej, ciemniejszej stronie, że, że jednak. Jest to jakaś presja, jak zrozumiałam. Czy, czy trochę Ci to przysporzyło też obowiązków, czy, czy jakiegoś takiego bagażu? Tak, tak, bo człowiek wtedy też chce nie wiadomo, co udowodnić sobie samemu i po prostu mm -hmm. tym kolegom. I przychodzi moment, w których coś Ci nie idzie, coś Ci nie wychodzi, i zaczynają się nerwy, i później, no mówię, ta kontuzja, która gdzieś tam też mi w tym wszystkim przeszkodziła, to była bardzo ciężka kontuzja bo złamanie kości udowej, no to nie jest sobie od tak, eee, Czyli ale, znowu byłeś unieruchomiony. Tak, złamałem kość udową z przemieszczeniem, odłam kości 75%. Eee, no ale co, Marcin po miesiącu poszedł na boisko, no, z tak ciężką kontuzją, bo czułem, że to mnie najszybciej wyprowadzi stamtąd. Pamiętam, mama do mnie krzyczała, ja no, też moja mama złamała udo kiedyś i mówi, ja pół roku prawie leżałam, a ty mówi już na boisku, mówi, weź się zastanów chłopie, co ty robisz, nie? No ale no ja nie, nie lubię tracić czasu no, i, i, i myślę, że ten okres rehabilitacji bardzo długo trwa też z tego względu, że no tak jak mówię, są te mistrzostwa Europy i chcę też być pod stałą kontrolą fizjoterapeutów mm. i, i żeby po prostu dojechać do tego Euro. Mam nadzieję, że przywieźć z tego Euro złoty medal z chłopakami. I wtedy odpocząć, ale przechodząc właśnie do tego, no wiadomo, człowiek jest wszędzie, pojawia się w różnych telewizjach, gdzieś zainteresowany sponsorów i, i, i przychodzi chyba taki moment, że, że część chłopaków zaczęła mi, może mi tego nie pedzą wprost, ale gdzieś może tego trochę zazdrościć mm -hmm. i... i, i mm. To słychać, to widać i zacząłem czuć taką też presję przez mm -hmm. to wszystko. I, i, I to był moment, w którym się pogubiłem bardzo. I zamiast zapominać o tym, nie myśleć, to ja cały czas o tym myślałem. Przychodziło co do meczów, to po prostu wylewałem frustrację swojej niemocy albo na sędziach, albo gdzieś tam na kolegach. Nigdy nie widziałem winy w sobie, nie? No, tylko dookoła siebie. Ale musiał mi to mój kolega Grzegorz uświadomić, że to jest tu. Mm -hmm. Nie, 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 nie koledzy, nie? bo każdy może gadać, ale to ty musisz się pozbierać. I pamiętam te słowa, bardzo mi pomogły. I myślę, że już jestem na dobrej drodze, żeby, żeby znowu mm -hmm. robić cud na boisku. Myślę, że to ważne, że o tym mówisz tak wprost, bo no, wyobrażam sobie, że. Kiedyś dochodzenie do takiej sławy też trwało dużo więcej, a tutaj powiedziałeś wcześniej, że przez tą bramkę stałeś się ta bramka była wiralowa, bardzo szybko się rozniosła i to może dać takie poczucie, że okej, okay, to faktycznie osiągnąłeś coś super, tak, ale później trzeba utrzymać ten status quo, a to już jest trudniejsze, nie? No, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne e, dla sportowca, no bo wiadomo, w tym wszystkim musisz gdzieś cały czas się skupić e, na tych treningach. E, wiadomo, pozyskujesz sponsorów, mm. i wszystko, no i po prostu są zobowiązania. I trzeba bardzo mocno się na tym skupić. I trzeba też zauważyć to, że ja w, przez większy czas byłem z tym sam, jeżeli chodzi o, o wszystko. Teraz akurat mam znajomego, który mi zaczął pomagać w tym. Ale przez pierwszy, tak? tak, przez pierwszy okay. rok byłem z tym sam. Ja byłem wszędzie. Ja nikomu nie odmawiałem. Mm -hmm. Próbowałem tak to wszystko poukładać, żeby nawet nie będąc ileś czasu w domu, żeby każdego zadowolić. Pamiętam raz. Czegoś nie mogłem nagrać na telefon. Po prostu z tego braku czasu gdzieś zapomniałem, raz, drugi, i ktoś mi kiedyś powiedział, że ja, nie takich sportowcy jak tymi, bez problemu coś nagrali, nie. Tylko że ci poważni sportowcy, tacy wielkiej rangi jak Robert Lewandowski, Iga Świątek, mają wiele ludzi wokół siebie. Nikt nie rozumiał tego, że ja byłem sam. Mhm. I po prostu mnie to w pewnym momencie gdzieś tam e, przerosło i, i... Ale jestem pewien, że wywiadów, podróży zrobiłem dużo więcej niż topowy e, sportowiec. I jestem z tego bardzo zadowolony, że jednak sobie z tym poradziłem. Mm -hmm. Wysyła mi się teraz taka refleksja albo pytanie, y, skąd masz na to wszystko motywację? czy Co jest takim Twoim motorem napędowym, takim drive'em? Chyba, marcin Oleksy. <grym> <grym> nie, tak poważnie. Chyba tak. Chyba sam się po prostu lubię napędzać do lenistwa i do ciężkiej pracy. Bo i czasami mam to, że po prostu się leniuchuję, mm -hmm. poleniuchuję parę dni i po prostu nie chce mi się. Ale taki Marcin wyjdzie na boisko, złapie dryk i leci. Nie mam, nie wiadomo, takiego idola, na, kim, na którym bym się chciał wzorować. Prowadzę siebie, Marcina Oleksego i jestem dla siebie sam motywacją. Mhm. Myślę, że ta piłka też jakoś pomogła ci się o, rozkręcić. Właśnie? Tak, oczywiście. No wiadomo, piłka to piłki. jest takim... Ja, Wiele razy powtarzam, to jest moja pierwsza miłość. Mm -hmm. e, kocham piłkę nożną i po prostu dlatego może jestem tu, gdzie jestem. Mm -hmm. Może dlatego tak szybko ci to wszystko Myślę, przyszło, że to też, też dzięki ten temu. Rozwój. Tak, ten rozwój na pewno dzięki temu tak szybko przyszedł. Ja pamiętam wefista do mnie w podstawówce mówił, jak biegaliśmy na 60 metrów, 300 metrów. Powiedział mi, że jakbym biegł z piłką, to bym lepsze miał czasy, bo jak widzę piłkę, to mówi, że jak jakiś dzikus się zachowuje, a jak mam biec prosto, to, to po prostu gdzieś się wyłączam. I, no bo no nie, nie jest dla mnie motywacją, mm -hmm. Więc po prostu do, do pustego. A tu mam piłkę, jakiś cel. Coś i, jest jest i, ten cel. Tak, jest cel i po prostu to mnie motywuje. Gdzieś w jednym z Twoich wywiadów czytałam, że miałeś takie marzenie, żeby zagrać z synem w piłkę i faktycznie to marzenie się spełniło, ale tak jeszcze zastanawiałam się a propos tego, czy było coś takiego, co myślałeś na początku wypadku, że, że utraciłeś, a okazało się, że, że właśnie. Nie utraciłeś tego wcale, że da się to zrobić. No, piłka jest tutaj już takim oczywistym przykładem, ale może coś jeszcze. Ciężko powiedzieć, czy coś jeszcze straciłem. No chyba nie, chyba nie. Myślę, że moje życie po prostu poszło do przodu. Na pewno Pomimo też się wszystko. zmieniłem, dorosłem. E inaczej patrzę na życie. E troszkę bardziej je szanuję. E i to chyba było potrzebne w moim mm -hmm. życiu. Myślę, że... że ja pamiętam, zadawałem sobie pytania, dlaczego to akurat ja. Mm -hmm. Też był gdzieś tam wywiad taki, że siedziałem na wigilie bardzo chciałem wyjść do domu ze szpitala. I tam po chwili odeszłem od stołu. I pamiętam, poprosiłem szwagrał papierosa, siadłem w kotłowni, zacząłem tego palić i zadawać sobie pytanie, dlaczego akurat to ja. No ale w końcu odnalazłem odpowiedź na to, że, że, że to musiałem być ja, żeby się to wydarzyło wszystko. Mm -hmm. Myślę, że taki trudny proces akceptacji dla wielu osób, nie? Ale skuteczny. Tak. No wiadomo, no każdy jest inny i, i nie każdemu przyjdzie coś łatwo. Jedni mają naprawdę trudną sytuację. No, ja mówię, ja od początku miałem wsparcie rodziny i, mhm. i to, był, to był klucz do wszystkiego. Jeszcze, chyba się tak wyrywałaś od odpowiedzi o tym graniu w piłkę z synem. Chcesz coś powiedzieć o tym? E, tak, e, no bo wiadomo, e, wiedziałem, że będę miał syna i po prostu no, całe życie grałem w piłkę, no i chciałbym mm -hmm. oczywiście, żeby on grał w piłkę nożną. No i bardzo mi zależało na tym, żeby gdzieś tam z nim tą piłkę kopać. I no udało się oczywiście, bo, bo to też mnie tchnęło wtedy. Bo poszliśmy pamiętam na Orlik, mm -hmm. e, zaczęliśmy grać, e, kopać tą piłkę. Na no wtedy protezę, czy... Tak, wtedy okay. na protezie. E, i, I po tym właśnie treningu z synem e, zdecydowałem się na prowadzenie właśnie wtedy młodych bramkarzy, mm -hmm. bo wiedziałem, że tego mi właśnie akurat brakuje piłki nożnej w moim życiu. E, ale te wszystkie moje ambicje w jego stronę to były, wiadomo, zapisałem go do klubu, do szkółki piłkarskiej, ale w pewnym momencie stałem się jego trenerem zamiast jego tatą. Mm -hmm. Co zrozumiałem po dłuższym czasie, kiedy jemu się odechciało grać w piłkę. Mm, można tak powiedzieć, bo to po ja z nim jeździłem pracę. na treningi, to ja krytykowałem jego mm -hmm. grę, każde jego zachowanie. Pamiętam. Wiadomo, nastałem no gdzieś tam z boku, nie krzyczałem przy trenerach, a zrób to, zrób tak, zrób... No, tylko siadał po prostu z tyłu w samochodzie, ja w lusterko i mówię, czemu ty tak robisz, czemu tak robisz, czemu tak robić. I po prostu zabierałem mu tą radość, e, którą no, zanim wsiadł do samochodu miał po tym treningu. Okay. A ja ją po prostu zabierałem nieświadomie, po prostu chciałem... Nieświadomie, może i świadomie, nie wiem, ciężko mi też o tym właśnie e, mówić, ale... No bo nie chciałem mu zabierać tego i czuję się winny, że mu zabrałem, bo, bo przyszedł czas, że po prostu nawet jak zagrał dobrze, wchodził do samochodu, patrzył się na mnie i ja już się nie odzywając, on się w ogóle z tego nie cieszył, nie? Mhm. I, i, a ja sobie to dopiero uświadomiłem po reklamie, był taki spot reklamowy, że pokazany właśnie jak rodzice krzyczą zasiadką i później w samochodzie, że to tamto i Przestałem w lustrze, patrzę na siebie i mówię, człowieku, tam stoisz właśnie za tą siatką, nie? co ty zrobiłeś? Nie? I od tamtej pory przestałem komentować, nie zmuszam go do, do powrotu. Jeżeli będzie chciał, wraca. Jeżeli będzie mhm. chciał tańczyć, nie wiem co robić, po prostu ma wybrać swoją drogę. A jak ją wybierze, to na pewno mu tym razem w tym pomogę. Mhm. Myślę, że to taki przypadek wielu rodziców, sportowców, którzy gdzieś tam chcą właśnie może tak. um, no jednocześnie wspierać, jakoś pomóc, ale, ale jednak. Um... To są ambicje, których może ja sobie gdzieś tam. Rzeczy, których nie spełniłem, chciałem mm -hmm. spełnić nim, ale, ale no, dobrze, że się z troszkę się w tym Wiesz co, ale za późno. Mm -hmm. Tego żałuję, nie? Że za późno. Okay. Ale mam nadzieję, że. W pewnym momencie zacznie grać i po prostu wróci ta gdzieś tam radość. No bo myślę, że mi też by się odechciało, bo ze mną rodzice nie chodzili na treningi, nie jeździli na mecze. Mhm. Ja byłem z tym sam. Wiadomo, gdzieś tam jak były nieraz mecze za młodych, to tam na trybunach byli, ale po prostu nikt tego nie komentował. I po prostu się z tego cieszyłem, a, a, a jemu sam nie pozwoliłem. Tą, tę, tę tak. Motywację do tego. A jemu nie pozwoliłem, mhm. po prostu. Okay. Może przez to, że myślałem, że oczekiwałem też może od rodziców większej uwagi mnie, gdzieś pchania mnie. I pomyślałem sobie, a ja muszę mu tego tak e, teraz przycisnąć. No ale no nie. Mm -hmm. Pomyliłem się. A twoje dzieci ogólnie coś tak samo są sportowe, jak ty? E, wiesz, co, można powiedzieć, że tak. Tomek też lubi ogólnie różne sporty. To się akurat lubi tańcować. Myślę, że to te będzie tancerka, <laughs> tak. E, mm, ale ale troszkę te dzieci jednak są inne niż my kiedyś e, myślę, że też... Tutaj dużą rolę odgrywają szkoły. Mm -hmm. Gdzieś tego chyba sportu w pewnym momencie u tych dzieci zanika, bo tak jak mówię, że pracowałem z tymi bramkarzami, jak zobaczyłem 10-latka, który przyszedł mi na trening, czy tam 12-latka, i on nie potrafił zrobić przewrotu w przód, no to po prostu. No, troszkę się poczułem zamany Mówię, co tam się dzieje? Ja pamiętam, w szkole robiliśmy to na co dzień. Mhm. I teraz się zastanawiam, czy po prostu w szkole nie są tak mocno te aktywności prowadzone, czy, czy po prostu młodzież jest tak e, leniwa, czy, czy... Ale widzę, że tak jak u mnie w domu, czy Tośka, jeżeli powiem jej zrób fikołka, to robi to. Także gdzieś tam naciskam na tą akurat sprawność fizyczną. Ale mówię... To jest ich dzieciństwo, oni wybiorą swoją drogę. Mi rodzice, prawdopodobnie nie pomagając aż tak, pozwolili ją wybrać, także mam nadzieję, że oni wybiorą mm. też dobrze, a wtedy dopiero zacznę im pomagać. Ok. Powiedz na koniec, dla kogo jest Amfutbol i też może jak on wygląda na świecie? Czy, czy są jakieś różnice albo wskazówki, które, które byś dał osobom, które być może nie mają jeszcze tej potrzeby, ale. Co warto wiedzieć o tej dyscyplinie? Myślę, że ogólnie amfutbol bardzo mocno rozwinął się na świecie. Z roku na rok ta dyscyplina staje się coraz bardziej popularna. Mamy Mistrzostwa Świata, Europy, Ligę Mistrzów, tak jak w normalnej dyscyplinie. Ale co najlepsze jest w tym, no, wchodzisz w środowisko tych samych ludzi, biednych, mhm. Po takich traumach, drugich po takich, i po prostu ta szydera, która się odbywa w szatni. Yy ja akurat tą szyderę miałem na siebie, po prostu umiałem to, i, 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 ale są też osoby, które gdzieś tam nie mogą sobie z, z tym poradzić. I myślę, że wejście do takiej szatni nauczy taką osobę po prostu takiego pozytywnego myślenia o sobie, o tym, co się stało i. i, 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 i Uczy tego dystansu trochę? Tak, uczy tego dystansu. No i to jest chyba dla mnie chyba najlepsza dyscyplina, jaka istnieje na świecie. Mhm. Tam jest dużo charakteru. No. Ciężko opisać to tak naprawdę, nie? To trzeba po prostu tam być. I ja naprawdę zachęcam, bo, bo jeżeli ja nie mogę wam przekazać, e, czym jest tak naprawdę dla mnie am futbol, tam trzeba po prostu wejść do tej szatni i zobaczyć, co to jest sam futbol, bo stamtąd się już nie wychodzi. Także naprawdę zapraszam. Będziecie mieli wiele z tego radości. Myślę, że takie osoby, które nie były bardzo sportowe przed kontuzją, przed utratą kończyny też dadzą radę? Warto spróbować? Każdy. Każdy da radę. Tak jak powiedziałem, nie ma rzeczy niemożliwych. Wiadomo, no przyjdzie taki moment, że osoba ta dana stwierdzi, że po prostu sobie z tym nie radzi i, i gdzieś tam może mu to nie sprawiać radości mhm. albo może mu sprawia radość, ale gdzieś tam się źle czuje, bo na przykład nie, wiem, nie gra tak dobrze. No, Ale go to przygotuje też na pewno pod inne dyscypliny, bo równie dobrze można biegać, mm -hmm. można grać w siatkówkę i już dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mamy wiele dyscyplin dla osób niepełnosprawnych, także, ale jak ktoś wchodzi, to rzadko odchodzi. <noise> Okej. Okay. Marcin, bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę szczerą i bardzo inspirującą i życzę Ci dużo powodzenia, mało kontuzji i dużo sukcesów przyszłych w różnych mistrzostwach, tak? No, dziękuję ci bardzo, na pewno się przyda, bo mówię gdzieś tam dziś okres jest przed nami trudny, pragniemy bardzo jaką futbol złotego medalu na mistrzostwach Europy. Powiesz kiedy to? Kiedy trzymać kciuki? Od 1 czerwca do 9 czerwca trwają Mistrzostwa Europy we Francji. Będzie można oglądać nas w telewizji. Zachęcam do kibicowania. Będzie trudne zadanie przed nami, ale myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy na to gotowi i dźwigniemy temat. Także trzymajcie za nas kciuki. Dzięki wielkie. Trzymamy. Dzięki wielkie. Oshi Speak Up czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.